Jeśli szukasz tanich monet do FIFA 16, polecam Ci bardzo serdecznie aukcję fifashop.pl. Wiele metod płatności. Polecam. Ten weekend powróciła do nas najlepsza w moim odczuciu liga na świecie, BPL. Także dzisiaj przedstawię Wam w tym, no co jak co, Menel Drafcie, bo tak się prezentuje. Wstałem przed chwilą i albo to nagram teraz, albo nie nagram w ogóle, więc wolę to nagrać teraz w takiej formie, jaką sobą prezentuję, także nie patrzcie po prostu na kamerkę, patrzcie na ekran, mam nadzieję, że tam będzie ciekawie. Zrobimy sobie właśnie BPL drafta tego nowego sezonu. Pierwszeństwo mają oczywiście zawodnicy nowi, którzy w lidze angielskiej właśnie w tym sezonie będą grali. Natomiast ja nie jestem w stanie wszystkich spamiętać, więc być może popełnię to jakiś błąd, ale generalnie zasada jest taka, że bierzemy dzisiaj po prostu w pierwszej kolejności zawodników z BPL. Także na sam początek wybierzmy sobie formacyjkę tutaj. Informacje mamy naprawdę, naprawdę fajne. Także tutaj jest z czego wybierać i wydaje mi się, że postawimy mimo wszystko na formację z dwoma napastnikami, 4-1-2-1-2 szeroko, bo jak dobrze wiemy, w Anglii właśnie ci napastnicy są naprawdę wysokiego kalibra. Także rozpoczynamy od kapitana i na naszym kapitanie na sam początek, no to akurat mi się nie podoba, bo musimy wziąć Sterlinga. Natomiast Sterling to w sumie nie jest aż taka zła karta, więc nie narzekajmy. Jego partnerem w ataku, znaczy partnerem, pierwszym zawodnikiem w ataku będzie, myślę, że różową, bo to nie jest oczywiście wersja winner. Czy może Runeja, czy może Kostę? No wiecie co, z tych wszystkich napastników tak czy siak najlepiej gra mi się Vardy, więc wezmę mimo wszystko Anglika. A jego partnerem w ataku, miejmy nadzieję, będzie ktoś dużo, dużo lepszy, ale z tego co widzę w tym momencie nikogo takiego do wyboru nie mamy, więc biorę najlepszą kartę stąd, czyli Griezmana. Dobra, także tak się prezentuje składzik końcowy. No musicie przyznać, że obrona, szczególnie środek, nie wygląda zbyt interesująco. John Terry z 34 tempem i Wasilewski z 45. No, wystarczy jeden dobry napastnik u przeciwnika i on ma sam w sobie więcej pace'a niż ci dwaj razem obrońcy wzięci. Także kolorowo nie jest, ale może doświadczeniem Wasyl i John Terry sobie poradzą, na to liczę. No i tak naprawdę pozostała reszta składu też bez szału, bo tutaj nie ma jakichś niesamowitych kart. Są po prostu dobrzy zawodnicy w swoich jednych ze słabszych wersji, tak to nazwijmy. Także zobaczymy, czy ten składzik z BPL tutaj jakoś nam się opłaci. No i czy to był dobry pomysł, żeby w tym odcinku właśnie w coś takiego się bawić. Także lecimy do pierwszego spotkania. Pierwszy rywal znaleziony i gramy na Polaka, z tego co się nie mylę, więc serdecznie Cię pozdrawiam, jeśli ten materiał oglądasz. A naprzeciwko nam hybryda ligi włoskiej, hiszpańskiej i BPL. W sensie, tak, BPL też można jak najbardziej powiedzieć. Skład o wiele lepszy od mojego, no i przede wszystkim ten Aguero na ataku, który sam w sobie ma więcej pace'a niż dwóch moich obrońców razem wziętych. Także będzie na pewno ciekawie. Patrzmy teraz, bardzo dobrze John Terry odzyskuje piłkę. To o czym mówiłem, doświadczenie. I Jamie Vardy odegra jeszcze tutaj do John'ego Terry'ego. John Terry! Słupek, no zobaczcie sami, kto brał udział w tej akcji ofensywnej. John Terry, nasz środkowy obrońca. Ale zobaczmy, bo lagi tutaj mocno utrudniają budowanie akcji. Jamie Vardy 1-0, 20 minuta. No gdyby tutaj przejął tę futbolówkę, mogłoby być naprawdę niebezpiecznie, ale zobaczmy, bo jest kolejna szansa. Arnautowicz 2-0. Co to jest za uderzenie teraz Austriaka? No ta piłka poleciała z taką prędkością, że ja jej w pewnym momencie nie widziałem. Ależ bramka teraz naszego lewego pomocnika. Świetny teraz odbiór piłki Lensa i zobaczmy, jest Raheem Sterling. Jeszcze piłka tutaj na Vardiego. Ależ interwencja teraz Buffona. Jeszcze jedno dośrodkowanie i nie ma trzeciej bramki.
Oj, zobaczmy teraz przechwyt Jamie'ego Vardy'ego na początku tej drugiej połowy i co wykombinuje Anglik. Dośrodkowanie jest tutaj! Harry Kane i dwójkowa akcja napastników z Anglii daje nam trzecią bramkę w tym spotkaniu. No i wydaje mi się, że to powinien być gwóźdź do trumny dla przeciwnika. Oj, teraz zobaczmy, bo w końcu urwał się Kun Aguero. To jest lobik i piłka wpadnie do bramki. 3-1. Bardzo ładna bramka Argentyńczyka. Także koniec tego spotkania, wygrywam 3-1. No i można powiedzieć, że już w tym drafcie ośmieszyć to się nie ośmieszę, bo z tak wolną obroną udaje się wygrać jedno spotkanie. Także cel minimum osiągnięty, ale oczywiście nie zamierzam spoczywać na laurach. Także ruszamy do drugiej rundy oczywiście z zamiarem zwycięstwa. Druga runda i znowu przeciwnik z Polski. Także to samo co w przypadku pierwszego spotkania. Serdeczne pozdrowienia, jeśli ten materiał ogląda, że naprzeciwko nam no niezbyt kreatywny skład, bo tutaj jest w całości BBVA. Zobaczmy, Sterling, to jest pierwsza nasza sytuacja i to jest 1-0. Druga minuta, Jamie Vardy. Bardzo szybko obejmujemy prowadzenie w tym spotkaniu. Lens, bardzo dobrze wszedł tutaj między dwóch, między trzech. Zobaczmy teraz. Będzie szansa na 2-0. Lens, no ale dał się tutaj przepchnąć, ale jeszcze jakąś piłkę, z jakimś cudem odzyskał tę piłkę. Ja nie wiedziałem co tutaj mówić, ale najważniejsze jest to, że ta piłka jakimś cudem znowu wpada do siatki. Vardy poczekał na jaję Turek, który teraz uruchamia Sterlinga i zobaczmy, Raheem Sterling schodzi do środka. Raheem Sterling, ależ dobra akcja teraz Anglika. Fenomenalne zachowanie zawodnika Manchesteru City w minucie 43. Są już 3 bramki przewagi. Bellerin, ale ta piłka nie przejdzie i zobaczmy, Jordi Alba, strzał, ależ bramka teraz Jordiego Alby, lewy obrońca Barcelony daje bramkę kontaktową i mamy 3-1. Zobaczmy, Harry Kane uruchamia prawą stroną ten atak, Harry Kane, dośrodkowanie na Vardy'ego, fenomenalna wrzutka, jeszcze lepsze wykończenie i znowu 3 bramki przewagi, Jamie Vardy. Koniec rundy drugiej, o dziwo, w sensie zależy dla kogo o dziwo, ale zwycięska dla nas ta runda się okazuje. Także ruszamy do rundy trzeciej i naprawdę, jeśli tam tak samo dobry poziom podtrzyma para Terry Wasilewski oraz para Vardy Kane, którzy robią całą robotę w tym drafcie, to kto wie, być może znajdziemy się w finale, ale pierw oczywiście trzeba tę trzecią rundę wygrać i właśnie do niej teraz się przenosimy. A w trzeciej rundzie w końcu nie trafiamy na Polaka, trafiamy najprawdopodobniej na jakąś osobę z Bałkanów, a naprzeciwko nam znowu niezbyt kreatywny skład, bo jest tutaj w całości znowu BBVA. Ronaldo, zobaczmy, rozpoczyna tę akcję Cristiano Ronaldo, Neymar, oj ładnie teraz tutaj nawinął Bellerina, Wasilewski. I mamy 1-0, fatalne rozpoczęcie tego spotkania, nie wiem po co to przeciwnik też stopuje, nie lubię czegoś takiego, ale najsmutniejsze jest to, że już w drugiej minucie tracimy bramkę, bo tam spory błąd mój w obronie. Myślałem, że przejmie tę piłkę, to się nie udaje, dużo miejsca ma tutaj przeciwnik i to będzie 2-0. Luis Suarez czy Hulk? Hulk, chyba tam nie było nawet Suareza w tym składzie, no ale Hulk zdobywa bramkę i przegrywamy już 2 bramkami. Arnautowicz, dośrodkowanie, Harry Kane i mamy bramkę kontaktową, niedługo potrzebowaliśmy, w końcu Kane się odblokowuje w tym spotkaniu i wracamy, można powiedzieć, powolutku do gry. Arnautowicz będzie szukał tutaj znowu samodzielnej akcji, Arnautowicz, jednak spokojnie i jaja Ture, jeszcze raz do Arnautowicz. Nie ma spalonego Arnautowicz, ależ teraz wrzutka i zobaczmy Harry Kane. No to by było coś, gdyby weszło, ale niestety minimalnie obok bramki. Bellerin, jaja Ture, Sterling, teraz świetna piłka do Vardy'ego, Jamie Vardy! Remis, 2-2, wystarczy jedno dokładne podanie do Vardy'ego, on w takich sytuacjach się po prostu nie myli i wracamy już definitywnie do gry w tym meczu. Teraz to dośrodkowanie przed pole karne, tutaj jest oczywiście Modric, ale udaje się nam odzyskać piłkę i to jest teraz szansa dla nas na kontratak. Zobaczmy, Harry Kane rusza z kontratakiem, to jest sytuacja 2-1, a nawet 3-1, Harry Kane, piłka tutaj do Payeta, Dmitry Payet! 3-2, 119 minuta i BPL pokazuje, że jest najlepszą ligą na tym świecie. Nie no, oczywiście żartuję, ale fenomenalny kontratak w naszym wykonaniu. No niepotrzebnie tam chyba przeciwnik wychodził golkiperem, ale to nie mój problem, to jest problem jego
i najprawdopodobniej Dmitri Payet wprowadza nas do finału. Koniec, koniec, koniec trzeciej rundy. Co by się nie stało w tym finale za dojście tak złożoną środkową obroną? Bo bądźmy szczerzy. Napiszcie w komentarzach, czy złożylibyście taką obronę, gdyby nie było tutaj żadnych reguł. Bo ja osobiście absolutnie bym takiej obrony nie złożył, a mimo wszystko z 80 pace'ami łącznie na środku obrony docieramy do finału, w którym zaraz zobaczymy, co się wydarzy, ale być może również ten finał wygramy. No i to byłoby już kompletne, niesamowite stworzenie, ale Marcin Wasilewski, man of the match tego trzeciego meczu, także to mówi jasno, że to był dobry wybór na środku obrony i trzymajcie kciuki w finale, jeśli też uważacie, że jest to coś nieprawdopodobnego, żeby tak wolną obroną na takich napastników dojść do finału, to zostawcie kciuka w górę, a tymczasem czas na właśnie wielki finał. Także zobaczmy, kto będzie moim przeciwnikiem w tym finale, a naprzeciwko nam Aguero, Ronaldo, Messi. Szybszego ataku, jest możliwy szybszy atak, ale mówmy się, to jest jeden z najszybszych ataków w grze. A oprócz tego w całości BBVA. Raheem Sterling, zobaczmy teraz, musi być już bramka i jest 1-0 w tym finale. Harry Kane, 31 minuta. Oj, coś tam się działo teraz, no bardzo dużo szczęścia ma przeciwnik i w 40 minucie niestety doprowadza do wyrównania po tak kuriozalnym golu. I to założone i zobaczmy, Jamie Vardy. Real Messi i 2 minuty od stanu 1-0 dla nas, jest już 2-1 dla rywala. Messi, Ronaldo z bramkami. Teraz Vardy, nie no, fenomenalnie to zrobił teraz Jamie Vardy, to musi być bramka. 2-2, no jeśli za to nie dacie łapki w górę, to ja już nie wiem, co zasługuje właśnie na łapkę w górę. Fenomenalna akcja Vardy'ego. Patrzmy teraz na tę akcję, Yaya Touré, Sterling. Sterling uruchamia teraz tutaj swój drugi bieg. Zobaczmy, Raheem Sterling jest już w polu karnym. Raheem Sterling! I znowu prowadzenie. Świetna akcja Anglik. Oj, Harry Kane. Nie no, fenomenalnie jest dysponowany dzisiaj Harry Kane z Jamie Vardym. Zobaczmy, Harry Kane jest już w polu karnym. Harry Kane! 4-2! No niesamowite jest to, co ta dwójka w ataku wyprawia. Fenomenalna. Fenomenalny duet. Jeszcze przechwytujemy piłkę, jest tutaj John Terry, nie ma bramki, jeszcze Lens, jeszcze Jamie Vardy, jeszcze Wasilewski, no to jest fenomenalne podkreślenie tego draftu, Marcin Wasilewski strzela 5. bramkę w tym finale i teraz już nam chyba nikt i nic tego zwycięstwa nie odbierze, Wasyl, szacunek. Teraz Raheem Sterling, zobaczmy, Sterling jeszcze uruchamia tutaj Vardy'ego, Vardy! I to już jest finito, finito ostatecznie. Koniec tego fenomenalnego draftu, przed nami jeszcze tylko paczki, to właśnie do nich się przenosimy. Zawodnikiem finału Harry Kane, a jeśli chodzi o statystyki, to prezentuję się następująco. Fenomenalny draft. A za zwycięstwo w dzisiejszym drafcie dostajemy takie same nagrody jak w momencie, gdy wygrywałem ten draft poprzednio, czyli paczkę za 50 tysięcy i paczkę za 5 tysięcy, także otwórzmy na sam początek tę paczkę za 5 tysięcy. Tutaj w środku nie ma oczywiście nic, chociaż herb mi się podoba, to sobie zmienię. A jeśli chodzi o paczkę za 50 tysięcy, to w tym momencie ją otwieram i chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do lajkowania tego odcinka, jeśli Wam się podobał. No i do zostawienia komentarzy po sobie. Ta paczka niestety tragiczna jak na paczkę za 50 tysięcy. No i w takim wypadku ten draft nawet nam się nie zwraca, ale to nie jest istotne. Najistotniejsze jest to, że udaje się ten draft dzisiaj wygrać. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to wiecie co robić. Tymczasem ja już się z Wami żegnam. Mówił Goldzor. Na razie.